Cześć, zapraszam na relację z naszego przejścia północno-wschodniej ściany liczącego 3308 metrów Pizbadilla, drogą Cassina, na którego wybraliśmy się pod koniec sierpnia podczas pierwszego okna pogodowego, jakie tylko przytrafiło się od wielu tygodni w tym rejonie Alp. Po dojechaniu na parking w szwajcarskim Bondo mieliśmy do pokonania 1600 metrów przewyższenia do miejsca zaplanowanego biwaku na plateau u podnóża północnego kantu. Kiedyś jednak podejście to było sporo krótsze dzięki płatnej drodze dojazdowej za 11 franków, biegnącej do małej osady w dolinie Bondaska na wysokości 1400 metrów nad poziomem morza, gdzie parkowało się samochód, by dalej iść całkiem dobrze przygotowanym szlakiem w stronę Badyla. Jednakże w 2017 roku spadające 3 miliony metrów sześciennych skały ze zboczy Pizzo Cengalo zmiotły z powierzchni ziemi zarówno całą zabudowę w głębi doliny Bondaska, jak i drogę dojazdową do niej. Oczywiście już po o połowę mniejszym obrywie w 2011 roku zamontowano system ostrzegania składający się z georadaru zamontowanego na przeciwległym zboczu, który potrafi wykryć nawet milimetrowy ruch skały z odległości paru kilometrów, i to niezależnie od pogody. Do tego kilka czujników ilości wody w rzece Bondaska, parę sejsmometrów i kamer, ale w Szwajcarii to normalne. My więc poszliśmy nowym szlakiem. Pokonanie deniwelacji 1600 metrów zajęło nam niemal cały dzień i kosztowało sporo sił, a solidnie dopakowane plecaki sprawiły, że następny dzień zamiast na wspinaniu spędziliśmy na odpoczynku i planowaniu przejścia. Ile? 21. Jeszcze jeden. To dwulitrowy plecaczek Kampa. Jak bardzo można go zapakować? Tu widać 19 i ten. No. Tak wygląda dobrze spakowany plecak. Light and fast. Nic nie wystaje na zewnątrz. Jacka. No, 20. 23 prawie. 22, 88. Utrzymał. Obóz rozbiliśmy na wspomnianym wcześniej plateau, które jest przedłużeniem Nordkantu i stanowi swoisty płaskowyż, który zarówno ze strony wschodniej, jak i zachodniej otoczony jest lodowcami. Za punkt honoru wzięliśmy sobie pokonanie całej ściany Pizbadilla, od samego lodowca aż po wierzchołek, a nie od półki w 1/3 wysokości ściany, którą wtrawersowuje od strony Nordkantu większość zespołów. Wybraliśmy taki wariant z dwóch powodów. Pierwszy to, że jak już chcemy mieć w swoim wykazie jakąś zacną ścianę, to chcemy zrobić ją całą, a nie tylko 2/3. A drugi powód to taki, że nie chcieliśmy być gorsi od naszych kolegów, taty Czecha, Botora i Adiego, którzy zrobili Cassina oryginalnym wariantem od lodowca w 2013 roku. Sekwencja ujęć, jaką właśnie widzimy, jest to droga, którą zaplanowaliśmy podążać, aby dotrzeć nad ranem pod ścianę. Widać teraz mocno wysunięty na prawo płat śniegu, którym przebiliśmy się nad szczeliną brzeżną w start drogi Another Day in Paradise. Wybraliśmy taki wariant, gdyż z perspektywy lodowca oryginalny start drogi Cassina wydawał się nam mokry. W dniu poprzedzającym wspinanie zrobiłem jeszcze rekonesans zjazdów do lodowca, wykonując jeden 75-metrowy zjazd na niemal całą długość liny, jednak do ziemi było jeszcze daleko. Jurajska. Polecam. To jeszcze dla Kacper łyczek, tak? Adam, tu ją chowam, dobra? No tu się dobrze mniewa. Wczoraj się udało. A mamy coś jeszcze na zjazdy do cięcia, żeby zostawić albo żeby stany uzupełniać? Tu 1,5 metra tego co zostanie. Musisz to uciąć i zabrać. A, okay? No, to dobrze mi mówisz. Już powiedziałem raz. Trzyma się.
chłopie. Ej, jednak jest przygoda na lodowcu, nie? Na razie bezproblemowo, ale przygoda jest. 3. Od kiedy wstaliśmy? Nie chcę nakręcić Adama Kresu tego katwra. Tak więc po obudzeniu się parę minut po trzeciej w nocy zaczęliśmy o 4:20 wykonywanie 4 pełnych zjazdów do lodowca, którym dotarliśmy przed godziną 7 do skały. Na pierwszych 6 wyciągach drogi Another Day in Paradise, które pokonaliśmy na 4 wyciągi asekuracji lotnej, napotykaliśmy rozmieszczone średnio co 7 metrów spity. Jednak na 5 wyciągu zrezygnowałem z wyjścia po mokrej płycie parę metrów nad przelot, aby przenieść się w lewo do o wiele łatwiejszego zacięcia z własną asekuracją. Cały manewr był jak najbardziej do zrobienia klasycznie. Niestety ja, pod presją czasu i zdezorientowany terenem, wziąłem bloka na spicie i przechuściałem się te 2 metry w lewo, ignorując istniejące stopnie i chwyty, co niestety obniżyło styl całego naszego przejścia do AF i A0 łamane na A1. Topo bym wziął, jakbyś poprosił. Nie musiałeś rzucać. Koniec, kurwa. Wspomniane przeze mnie przed chwilą trudne miejsce znajdowało się parę metrów nad tym stanowiskiem ze zwisającymi starymi repami, które właśnie teraz widzimy. Ja bym nie chciał iść na to. Nie, ja wolę po zacięciach, po chwytach, nie? Powyżej stanu założonego z resztki sprzętu pokonaliśmy jeszcze jeden cały wyciąg do wielkiego trawersu, by następnie 50 metrów wyżej na wielkiej półce skalnej założyć depozyt z naszych butów lodowcowych, śrub, raków i dziabek, po to by nie taszczyć ich przez całą ścianę. Tu rozpieraczką! A tu rozpieraczką, panowie! Przeszło przez mnie, że trzeba iść z tym wszystkim. Mi też, ale nie chcę z tym iść. W sumie jak tyle przeszliśmy do trudności, przeszliśmy, to może urobimy. Urobimy, Adam, ale wiesz, widzisz, że to nie jest przyjemne łażenie z tym wyborem, nie? No, mnie też to by wpływało. No, taki musiałem iść na dri. Ciężki. Ale to niestety, no. Alpy. Alpine. No dobra, ewidentnie. 5C, 4A, 4A, 3B, 5C, biwak i potem wyj. No jest. I raz. Ile drugi? Już byłem wcześniej. No, Adam się ten, ale jeden chuj. Się przyczaiłem. Też kurwa, nie ośmiecha mi się robić te kominy. Nie chcesz? Ja wykręcę uda. Do pierwszego biwaku po prostu. Tak. To jest max, jaki dany. Spoko.
Nie będę się dalej wyciągał. No widzę. Jedna już teraz będzie. Wiesz, że tak nie możesz. Pierwszą mogę, nie? Ale lina połówkowa jest powiedziane, że nie możesz zrobić więcej współczynnika odpadnięcia niż jeden. Więc dlatego się pierwszy wpina, wiesz? Dwa się wpina. Tu akurat gówno prawda, bo masz półę pod nami, nie? Ale doczytałem to parę lat temu. Na stronach PZ-y jest. Po pierwszym wyciągu 5C nad półką weszliśmy w łatwy system rysek i zacięć trawersujących mocno w lewo. Kontynuowaliśmy idąc w ten sposób 4 kolejne wyciągi na lotnej. Kluczowym było odpowiednie wyczucie momentu, w którym to będzie trzeba zaprzestać trawersować i zacząć iść na wprost do góry. I właśnie od tego miejsca było trzeba iść jeszcze około 15 metrów w lewo, a dopiero potem do góry, przez skromny, pierwszy biwak kasina. Jednak zmyliły mnie wbite haki i wiszące poręczówki, świadczące raczej o częstych wycofach z tego miejsca, a nie tak jak podejrzewałem właściwego przebiegu drogi. Jestem ekipan z taśmami. Tak? A tam nie miał gdzieś w lewo iść? To ewidentnie, nie? No powiem ci, że to taki max na żywca, na ten, na lotną. Jeszcze ok, ale więcej już nie. Już więcej nie ma trudniejszych. Ok. Więcej bym nie chciał już na lotnej iść. To jest ok. Tak na styk. To już się kameruje. Ale spoko. Z pogody jeszcze się nie złapało. I co, dalej w lewo czy do góry? Tu ciśnie, że cały czas w lewo. Ani fajnie, ani łatwo, ale dobra. Co zrobię, jak nic nie zrobię? Trzeba iść. Uważajcie, chłopaki, bo to jest mocno mokro. Tak. Jak widać, od tego miejsca zamieniliśmy się z Adamem na prowadzeniu. I to on, po próbie przejścia zapychu, późniejszym naszym wspólnym zjeździe do poprzedniego stanowiska, przeprowadził nas przez kolejne 7 wyciągów na lotnej, aż do kruksa drogi kasina za 5C+, który wyglądał następująco.
wspomnę jeszcze, że po zapychu spotkaliśmy trzech gości w ścianie. Okazało się, że to nasi klubowi koledzy z Sakwy. Pozdrawiamy. Ale ja też czuję zmęczenie. Tak, przed wielkim kominem. Kacper prowadzi, ja na środku, Adam zbiera szpej. Kurde, jest tak późno, że ledwo może się uda dzisiaj zjechać. Panie Boże, by było pięknie, ale chyba nie. Chyba biwak na górze i zjazd od świcie. No, ciężko. Nad Kruksem prowadzenie przejął Kacper, który to poprowadził nas przez cztery wyciągi, od 5C+ do 4B, aż do trzywyciągowego piątkowego wielkiego komina, w którym dzięki dobrej asekuracji mogliśmy na drugiego pałować po linie. Pałowali. Zaczepiasz mnie na dobrym przenocie, i ja, i tak tyłem po drugim. Dobra. Złap się, bo po prostu już swoje liny. Dobra, blot Kacper! Nie jest to też szczególnie bezpieczne. Nie jest, ale jest bardzo szybkie. Zaraz się stanął. Musisz prosto iść do góry za ludźmi. Tam, gdzie ale ja wyszedł prosto do góry, po prostu klasycznie. Możesz też na lewo, masz wariant. Krzyżuj, jakby co, to no. Pamiętaj, bo ty teraz wyszedłeś, zrobiłeś to 5 plus moim zdaniem gdzieś tutaj. Albo nie, tu jesteśmy, patrz, tu stan, no. Tu. Troszkę w prawo za komin i pizda ogień do góry. Pizda ogień do góry, ale pamiętaj, tu są 4C, tu są warianty, jest wszędzie łatwo. Tak? Rozumiałem, że tak. Mogę! Nad kominem opcji dojścia do grani było parę. Kacper wybrał kontynuowanie wspinania nieco mniejszym kominkiem przez kolejne 3 czwórkowe wyciągi aż do grani. W międzyczasie zaczęliśmy się bardzo poważnie zastanawiać, czy powinniśmy biwakować na szczycie, czy zjeżdżać po nocy Nordkantem. Zwłaszcza w zjeżdżaniu bez schematu na power. Tak, już widać słońce. Widzisz? Ja nie widzę. Widzisz? Tam. O, widzę. Słońce widać, rzeczywiście. 30 minut jesteśmy na grani. Godzinę słońca mamy. To zanim dojdziemy do zjazdu, więc znajdziemy. To będzie pół godziny, nie wiem. Tylko że Adam jeszcze jest... A zjazdów jest 6 godzin. 4-6 tak. Godzin, czyli dla nas 6. Tylko że Adam jest jeszcze jeden problem, musimy po te buty jutro wejść, nie? Ja bym dzisiaj wolał. Nie jechać w dół. Ja bym też proponował dzisiaj, ale... Również jestem otwarty na propozycje. O, patrzcie, ej! Gadaj z nimi! Super, ważne. Zjazdy przez Nordkant zabierają minimum 5 do 6 godzin w ciągu dnia. I moim zdaniem niemożliwe jest znaleźć zjazdy w nocy, jeżeli jesteś tu pierwszy raz. No to nie. Taki jest tekst. Kto to? It's quite impossible to spot the rappel anchors during the night. No, to jasne. Ja zrobiłem niemożliwe zjazdy już w życiu, ale mogę sobie odpuścić. Kacper, lotno! Na grani spotkaliśmy czteroosobowy zespół wspinaczy z zapołudniowej granicy, których próbowaliśmy cały dzień dogonić w ścianie. Siema. A, Czeska Republika, Słowakia? Czeska. Nic, dawaj! Tak, do szczytu. Teraz dołem!
A nie, teraz chyba jeszcze górą, następną dołem. Can we have a look? Of course. But it's only for the top. No, yeah, sure. No, no rappel down. But today we are going to the top. Of course. Going down is for tomorrow. No. Kudy jdeš dolů zítra? No. Zítra. Jo, zítra, já. A kudy? Tady? Chyba. To chyba. Chyba. No, for you. We have coffee. Oh, thank you. No, no problem. Dobra, stoję, czekam. Jest tu top? Jest top. No, no to se jenom tamhle to, jenom tamhle ten list se obrý. Tu do topu a następny. Zadem věžičku tuhle tu. Tam ještě jde nahoru a tadyhle. No. Jak staniecie na chwilę, to wam zdjęcie zrobię. Dobrze to wygląda. O, gdzieś tu mamy trochę. No wiesz, teraz to już nie ma pośpiechu znowu. And is there many people in the BD, you know? Jesteśmy chyba tu, nie? I teraz tu w dół. Ja, gdzie tu? To może tam to jest, tam wyżej dopiero zobaczymy. Ja pierdol, tam jest jakiś friend, widzisz? Nie. Opcja jest taka, że zdrają tamci, potem jeszcze Ciekan z ekipą też wyjdą, no nie? I prawdopodobnie też mogą zjeżdżać, nie? Oni 7 błądzących ludzi albo 3 błądzące osoby to, Kasper, to lepiej nie iść, jest lepiej iść. Adam, idziesz? Jak nie, to się zamieniamy i ja idź. Wyścig się robi, oni też zawrócili. Którędy idę? Góra i dół? Najpierw górą, nie?
Czesi po pierwszym nieudanym zjeździe w złym kierunku musieli wyprusikować z powrotem na grań. W międzyczasie nam udało się ich wyprzedzić w wyścigu do biwaku w puszce, co do której też było sporo wątpliwości. Po pierwsze, nie wiedzieliśmy, gdzie ona się dokładnie znajduje. Po drugie, nie wiedzieliśmy, czy będzie otwarta. Po trzecie, czy nie jest już zajęta przez innych wspinaczy. Czekam! Chłopie, tu jest materac! Będziemy żyć. Jasne. Nawet jest maszynka do zbierania wody. Wiem, widzę. Anybody here? Woo! Pusto, hopie, VIP! Kurwa, co to takie zdjęcie? Czy garnisz coś jest? Jest, ale wali to. To ja biegnę to. Mam wodę! Gdzie? Gdzie? Kurwa, to już wylało. Nie wiem, co się gada z tym garkiem. Podejdź i to złapę, ja tego nie wyciągnę. Z drugiej strony, tak? O kurwa. No stary, dzisiaj jest impreza. To lejmy zaraz to do naszych... No. How many people is here? Only me. Only me? Ty vole. Tak, czyli... Wyście są cztery? Myśmy cztery. Cztery. No to jeden materacu na zonie, ale to jest komfort. Ty wolę. Ości. A jeszcze pewno nasze kamaraty z Polska przyjdą. No a to już będzie hardcore. Przyjdą? No, widziałem. Szli, byli tak choru jedna za nami, nie? Ty wolę, to już nie dojdą, te dwa. No nie wiadomo, czy dojdą. Jacek, Czech. Ciao, Tomasz. Hej. To dobry kuci. No. To? Ty wolę, no. Mamy madracy na zem, a jednak każdy postał. Dobro, dobro doszli. No, dobro doszli. A rano bude horší. Utro. Utro zobaczymy. A utro tam? Ta. Nordkan. Nordkan. Nordkan, hranu. Ty vole, problém. No problem, ale tam są łańcuchy, nie? A za widoka to będzie lepiej, a nie pociągu. Za widoka to jest 5-6 godzin, nie? 5-6 godzin. Aha. Za widoka, nie? Bo po ciemku... A znasz to? Nie. Bo mój tata jechał tam, to tak jak my nie doszedł do szczytu, tylko zaczął zjeżdżać, to chyba 8 chorów, nie? Stanowisk dronem na patynu. Tu bazami kurwa klikają ludzie, nie da nic nie czarą. Wiesz co, ja zrobię backup tego i po prostu zrobię mu zdjęcie tego. Nie głupie, nie? Czego, tego Nordkantu? No to jest jedyny wartościowy schemat. Następnego dnia wstaliśmy o świcie, pół godziny później niż Czesi, ale dogoniliśmy ich idąc granią szczytową przed pierwszym zjazdem. Dogadaliśmy się, aby zjeżdżać w jednym zespole siedmiosobowym na trzy liny. Dzięki temu sprawnie i bez komplikacji po 6 godzinach znaleźliśmy się na dole. Musieliśmy jeszcze skoczyć po depozyt sprzętu z lodowca zostawiony na półce.
spakować cały obóz i wrócić do domu. Na co ci to było? Siedzisz w namiocie, deszcz pada, a ty jesz liofa. Niedobre to. Jeb, kontrakt z liofu. Ja nauczę to robić przepis. To jest bardzo proste. Wrzucasz szpinak na patelnię świeży, do tego czosneczek i pół fety. I nic więcej nie trzeba. Jest zajebiste. I makaronik do tego, al dente. Tak mamy. Po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Schudłem. Kacper, schudłeś? Nie, ja na wypraktyję. O, sam dom wracamy. A tam idziemy. Daleko. Sobota. Nie wiem, który, bo zegarku mam mapę. Schodzimy z Kacprem, Kłodą i Jackiem Czechem juniorem do Bondo w Dolinie Bondaska po zrobieniu kasina na północno-wschodniej ścianie Pizbadil.